słoneczko wszystkim. Na kolejnej transmisji z Red Dead Redemption 2. Ostatnio skończyliśmy na polowaniu na łosia. I w związku z tym, czego tu nie znaleźliśmy, Cairn Lake, no to i za pośrednictwem YouTube'a dowiedziałem się, czekajcie, że jeszcze tu go można znaleźć, Lake Isabel. Może tam się udamy, zobaczymy, objedziemy to jezioro dookoła. Jeszcze barów, lagun chyba nie, ale zobaczmy tu. Jakiś ziomuś go znalazł, więc może akurat się tam nam trafi. Ale czekajcie, bo coś tu za jasno. Lepiej? No może troszkę lepiej. Bo pochmurno akurat to słońce wyszło, jak zacząłem streamować. Dobra, lecimy. A bo ja mam tą skórę tego jelenia czy coś, nie? A, jeszcze autosave. Nic nowego. Tyk, tyk, tyk. Idziemy na dół. No tam objechałem kilka razy, no nie było ani jednego łosia. Wbrew temu, to pisali, że tam ich niby występują, a no nic nie znaleźliśmy. Może to jednak nie, tam właśnie wrzucić kawałek, może na tą Lake Isabel. Może tam znajdziemy. Kto wie. A może tu gdzieś trzeba coś się rozglądać. Tak jak ostatnio patrzyliśmy, łoś ma mało miejsc występowania. I to już polowanie na niego może być sporym wyzwaniem. Wiem, że jeszcze jest w prawym górnym rogu mapy, ale tam jest daleko, także na razie nie chciałem tam jechać. Wolę te bliższe miejsca objechać i zobaczyć. Może akurat, o wie. Krajobrazy w sam raz na lato. Sam widok jest chłodniej. Temperatura minus 6. Ale piękny. Czekaj, bo taki koń to jest marzenie każdego jeźdźca. Jest zarąbisty. Ej, albo nie, może konie muszę go dogonić. Tak będzie ciężko. A ty coś, co tu gościu robisz? Na tej zimie? O,
O kurde, zaraz go zabiję. Chodź, o cholera. Cholera. Nie sięgnę go. Muszę mi skórę zrzucił z konia. Czekaj. To nie pykło. Czekaj, koniku. Bierz tą skórę w Apiti. Mnie ładnie mnie z kopyta potraktował. W sumie wleciałem w niego. Tam sobie jestem winny. Gdzie on jest? O, tam, dobra. Nie, z pistoletem, debilu. Koń arabski. O kurde. Ale rwie się, czekajcie, przeczytajmy o nim. Koń arabski to szlachetna rasa, często wykorzystywana przez bogaczy. Można rozpoznać po smukłym pysku i wysoko osadzonym ogonie. Osobniki o maści karej i równano szpakowatej można kupić w stajniach. Można je też odnaleźć koni o rzadkiej maści białej. Patrzcie, te rzadkie umaszczenie konia. Nieregularnej, pręgowanej i czerwono-kasztanowej. Ich ognisty temperament sprawia, że są trudniejsze w szkoleniu niż inne rasy. Ale gdy zostają ujarzmione, będą wykazywać je lojalnością i zaufaniem. Dzięki wyśmienitemu zdrowiu, wytrzymałości, a także możliwości osiągania dobrej prędkości w rozsądnym czasie, konie te idealnie nadają się do pokonywania dalekich dystansów. Chyba mam nowego konia. Kurna mać, ale się rwie, czekaj. Jakiejś akcji by się przydało na niego wrzucić. Koniku, spokojnie. Patrz, mi rzucić. Najmniej bym kupił taki, by nie był. Spokojnie. O, dziki usposobienie będzie miał. Wiecie co? Zmiana planów. Wrócimy na tutaj. No, w sumie jestem już, ale. Wrócimy tu. Bo musiał go do stajni odwieźć. Trzy konie w stajni, ja pierdolę. A wywalę najwyżej jakiegoś sprzedam. Jakbym miał miejsca braknąć czy coś. Nie wiem, jak tam sytuacja wygląda pod tym względem. Porównamy sobie w stajni później koniki. Miałem już jakąś więź z tamtym, z płotką. No ale ten. Kurde. Ten zarąbiście wygląda. Chociaż trochę zlewa się ze śniegiem, ale. To szlachetny koń. Jeszcze biały. Jak u Gandalfa. Gandalf miał chyba białego konia potem. Jak się przeistoczył w Gandalfa białego, też na białym koniu. Już nie byle jaki koń. Zresztą najlepszy. Muszę, zawiozę go, to jest to drugie jezioro chyba, Bagun Lake, tak? A może nie, to może to Izabel, ale z drugiej strony. Mniejsza. Na razie się nie skupiamy na jeziorze. Jedziemy do Valentine. No, legendarną zwierzynę będę polował, owszem, ale nieco później. Do góry muszę jechać, okej. Okay.
Ale są jeszcze inne takie te na dziko, konie arabskie do spotkania. Jakieś to czerwone. O, więź się wzmocniła. Będzie moim głównym, spokojnie, osiedłamy go w Valentine. Na razie się przejedziemy tylko na nim. Czy może będę zamieniał te konie, że jak spotkam jeszcze jakiegoś Araba. Porównam sobie w ogóle tego... O, to jest drugie jezioro, Bagun Lake. Tego konia porównam sobie z tym moim głównym. Statystyki w ogóle, ale to już na miejscu w stajni, bo i tak jakby nie patrzeć, muszę odstawić go do stajni. Jednego lub drugiego, aby nie przepadł. Tamten nie przepadnie, ale ten mógłby przepaść. A szkoda byłaby, szkoda. I nie wiem, czy tej skóry w Apiti nie odstawię, bo nie wiem, czy mogę, jakbym upolował łosia, nie wiem, czy mogę wieść dwie takie duże skóry na koniu, raczej nie. Podejrzewam, że jedno musiałbym zostawić. Co jest? Chodź, koniku. Ale raz. Zaraz mi się może za ciepło zrobić, bo jestem na zimę obrany, a tu zjeżdżam w dół. Ale zobaczmy. Jakoś pochmurno tam do lesu. Owca. Zobaczyć właśnie, co to za zwierzę. Jakiś taki wiatr się zrywa, nie? Tam wyżej taka zamieć, a tutaj niżej? No tu już taka zamieć śnieżna panuje. Rzeczywiście zamieć śnieżna. Ale dmucha. Masakra. Ciekawe, czy niżej też tak będzie dmuchać. Albo tu okej, tu jeszcze śniegiem wali, ale niżej? To będzie sobie wiatr po prostu miał? No koniku, idziesz za mną? Chodź. Nawet tu śniegiem dmucha, nie ma śniegu. Tu topnieje. To jest 3 na plusie. Ale... to może gdzieś z gór zdmuchuje. Ciekawe. Serio? Tu śnieg pada? Nie powinien tu czasem przestać? Okej, tu już nie. Nie, jeszcze trochę. Ja mój śnieg tu pada. A tu mamy 12 na plusie. Nie, no dobra, tu już nie. Gdzie ten mój koń? Halo. To jest ten kaznodzieja, tak? Nie mam na niego czasu. Ciągle go spotykam i nic z tego nie mam. Ciekawe, do jakiej temperatury można ten strój zimowy mieć, żeby nie było za gorąco. Wiadomo, w Roadstone czy w tym Saint Denis to by było tak ciepło, ale tam bardziej na południu, w 30 stopniach na plusie. Ale tutaj Valentine jest tak w okolicach 15 pewnie, 10 nawet, no to chyba nie będzie za ciepło. Valentine. Idziemy do stajni. Dotarłem tu. Okej, się napijasz z tego wszystkiego. Już to mały sukces. Zwrotność elitarna. Zostaw stajnie, oczywiście. Nie, czekajcie, wymienimy konia. Teraz czekajcie. Aha, jednego muszę sprzedać. To dwa Tennessee Walkery mam i Shire. Sprzedam tego Tennessee Walkera. A, za 6 dolców. Sprzedaj go. O, i arabski wszedł. Patrzcie, elitarna to jest ciężka, to standardowa. A i płotka jest
A to ten koń był za darmo? O kurde. Podcast trochę zwrotność wyścigowa. Też jest dobry. Co to za koń? Zbadaj konia. Nie, zadbaj o konia. Zbadaj. Informacje. Angielski. Lacz, to by się zgadzało. Kara odwrócona jabłkowita. Kurde, też jest dobry koń. Tak patrząc ogólnie ten mój. Chociaż on był za Afryką. Ale nie zamierzam go sprzedawać. Weźmiemy, czekajcie. Ten ma ile? 6 na 6 tych kreseczek. A ten ma szybkość na 7, a nawet 8, bo coś tu, coś jakieś ma tu profity. I przyspieszenie ma na też 6. No to tamten będzie trochę gorszy, ale wiem, że mogę go uczynić czasem lepszego, nie? Załóżmy siodło jemu. Okej. Okay. Ale już upaćkany. Na białym widać brud. Tak, go często będzie myć. A zadbaj o konie. Wyposażenie, siodła, juki, piwory. Mogę lepiejszy śpiwór kupić. Wełniany może być. A juki? Ja już mam ulepszone. Siodła? Best to have a good saddle that'll hold up. Bo się też coś daje, nie? Kurde! Kupiłem w ciemno. A, dobra. Good saddles is almost as important as a good horse. A to jest siodło specjalne, ono ma jeszcze profity. To bierzemy. Nie wiem, po co ja tam to kupiłem. W sumie mam hajsu trochę, więc aż tak nie szkoda, ale... A, bo mogę sobie go trochę potegować. Naturalna, zwykła, krótka, długa, warkocze. Irokes, dready. Nie no, weźmy na to, tak zostawmy. Elitarnych koni to nie ma co wygląd ingerować. Zestaw przedmiotów dla konia. Okej. Okay. Trzy dolce, mogę mu tam. Koń arabski, maść biała. Look after your horse good. Be damn sure it'll look after you. Koń. Bo płotkę mam, ale kurczę, tego też mogę kogoś nazwać? Nie mogę go nazwać. Mnie zastanawia. Płotkę sobie nazwałem. Na przykład tego. No patrz jak tutaj jest. Już na fulla mam go u tego. Dobra, to tu wzmocnię też więź sobie. Czekajcie. A coś tu jeszcze było, jakaś opcja? A, tu ta moja skóra leży. Ale czekajcie, jeszcze sobie wjadę tu. Jest za mną. Że japę. Wiecie? Rząd i dodatkowe... Co to jest? Aha, to jest to, dobra. Kup zapasy dla konia. A to mam to, dobra.
A co mogę kupić? Zapasy, jabłko, remedia. Orzeźwiacz, o, to może. To sobie kupię, bo to kurde może się przydać. Dobra. A tą skórę muszę podnieść. Czekaj, cicho pies. Jestem cicho. To jest moja skóra. Jadę zawieźć ją do obozu. Bo mi raczej jako mi aż tak niepotrzebna. A zostawię sobie u Pearsona w obozie. Ja trochę konia też przyzwyczaić do nowego właściciela. To dzikie zwierzę. Jedziemy tam, a potem sobie pojedziemy w góry na łosia polować. Takich okazji jak zdobycie takiego konia się nie przepuszcza. Nawet łoś może zaczekać. Z tego względu, że... rzadki koń. Znaczy już gdzieś konie tu widziałem, nie? Ale to takie... raczej bardziej zwykłe mi się wydawały. Jakieś takie właśnie elitarne, arabskie. To jest nawet rzadko spotykane w górach, wysoko w górach, gdzie zima panuje, spotkać konia takiego. To się mi objawił niczym mityczne, legendarne zwierzę. Udoskonalić z nim więź, żeby też mu może jakieś statusy poszły do góry. Na razie stał się bardziej, reaguje na moje komendy w ogóle. Jeśli z tego to co tam idzie? Owce? Owce chyba, nie? Pas też zagania, a tu co? A tu pies. Jedź, drogi piesek. Tego drzesz się. Dobra, to jest gdzieś obóz. Okej, tu w prawo. Jadę, zawiozę tą skórę, wapit. Welcome back, tak, miło mi. Zawiozę tą skórę wapiti do obozu. Czekajcie, idę do tego, do Pearsona. Ale budżecik ładny mamy. Chcę go na maksa ulepszać, ten obóz, nim zajmiemy się dalszymi zadaniami. Przekaż. Bierz ode mnie skórę tego. Wapiti. Te małe to nie. To mogę nosić. To mi dużo. Chociaż tłuszcz. Czekaj. Tłuszcz zwierzęcy masz, bo i tak nie mam gdzie tego zmieścić. Kiełdzika. Łykowate mięso, masz to na obiad, dojrzała sarnina też ci się przyda. Co jeszcze mogę mu dać? Pióro kruka, no z 3 sztuki. Mięso ptaka łownego też masz. Tej owcy gruborogie, a to na razie mu nie będę dawał, bo to mogę sobie tam wozić. Tamta jelenia. Dzika jedna mi została. O, tego wapiti, bierz to. Ta. A ta, panna Oshi. Boaz, podajmy ich konie. Pokaż informację. To jest Boaz. Chiva Overo, standardowa. Nie wiem, czyli to koń. Boaz. Mógłby napisane być, czyje konie. Brązowy Jack. Słabszy. Porównamy sobie, kto z ekipy ma najlepszego konia. Taima. Ty mi nie wywaliła. Na 3. Nel drugi.
O Jezu, ten jest najgorszy. Na razie. Rabia, o to. Oj, oj, oj. Albino, elitarna. Rabia to jest ten. Też taki koń. Kurde. A mój? O nie, no mój jest teraz lepszy. Ma plus jeden jeszcze na tym. Ja w sumie nie wiem, jak zmienić można. Zawracamy. Jak zmienić można nazwę koniowi, którego się złapało na dziko, a nie kupiło. Bo chyba tym kupionym to można. Można było. Kurczę, jak to usunąć? Można było ten. Zmieniać nazwę, ale. Takim na dziko? Poczekajcie, bo to w sumie słońce zachodzi, nie? Nim ja dotrę na miejsce, już będzie wieczór. To może się prześpimy. Tak, nadal żyje. Oza. Nadal żyje. Śpi. Południe, poranek, noc. Przyśpimy się, myli się do nocy. Z tego względu, że kawałek tam jest. Zobaczę, która godzina to będzie, ale chyba północ. Bo ranek to jest szósta, tak co 6 godzin jest, są te czeki. Tak, północ? Dobrze, dobrze wpisałem? Północ. Dobra, idziemy w środku nocy. Świcie, będziemy na miejscu. Koń odpoczął, ja odpocząłem. Możemy jechać. Koniku, pierwsza twoja wyprawa. Nie licząc powrotu do stajni, ale... Teraz jedziemy w górę. Ciemno. W sumie noc, nie? Księżyc jak... Aaa, taki powiew. Takie nawet, nie niż pół. Pierwsza w nocy. Obstawiam, że około 5 będziemy na miejscu. Zobaczymy. Czy dobrze obstawiam? Pierwsza 10, Valentine. To jest Valentine? Nie, a może w sumie. Godzinę zajęła droga do Valentine. Where are you going? Hang on a second. A może się spóźnię. Panie, a ty czego chcesz ode mnie? Jestem. A to Discroll. Whatever you come looking for. Jestem tutaj zawodnikiem, kurde. Mogę go dusić. Nie będę go okradał, bo zaraz mnie podkablują, kurczę. Gdzie byś miał problem? Koniku, wiesz? I tak będziesz płotka, bo dla mnie każdy koń to płotka. Może ci nazwy nie mogę zmienić. A się ubrudził, bo taki piękny biały był.
trzeba do rzeczki wjechać. Zabłocone to Valentine. Panie mi brudzą. Tamtym. Tak, jak on tam miał nazwę? Jakąś jabłkowo, coś tam. Na nim tak nie było widać. Ten biały. O, do rzeczki, umyję się. Która godzina? Trzecia. Zawiem, że o 5 będę na miejscu. Zobaczymy. Jest nadzieja zdążyć. To chce gruborogie, nie? A. Są wszystkie fazy księżyca w ciągu jednej nocy, widzę. Ej, czekajcie, co to jest? Czekaj, czekaj. Tam jest Wapiti, a to nie. To nas akurat nie interesuje. Warunki pogodowe troszkę trudne. Zawieje śnieżno. Godzina 4:37. Temperatura minus 13, ale piździ. Dobrze, grubo ubrany jestem. No już jest piąta, troszkę się spóźnię. Przestało disk rola, kurde. Tupę zawrócił. I tak zginął i tak. Ale mgła. What the fuck. W takim mgle to ja na pewno nic nie upoluję. A co to kurde, gdzie jest to jezioro? To było to drugie pewnie, tak?
Na mapę muszę spojrzeć. Nie, to było to Isabella Lake. Barrow Lagoon to już minąłem. Tak, tylko od drugiej strony sobie zaznaczyłem. Dobra. To 38. Legendarna zwierzyna? Jaka? Ja wezmę karabin tylko. O, Springfield. Ento, dobra. A mogę amunicję do karabinu kupić, bo tak za wiele nie mam. W ogóle czekajcie. Tak zrobimy. Weź karabin. Szukamy, czy mamy tu jakąś zwierzynę. Niech sobie poczeka. Raczej mi nie ucieknie już. Ja mogę mieć zaufanie do niego. Mamy jakąś tam więź. Obcy mi nie jest. Ja pierniczę, ale tu jest ciężko. No, w takich warunkach to ciężko będzie coś znaleźć, cokolwiek. Tu nawet królika tylko nie ma. Która godzina? Po 6, nie? 12, ale takie jakieś warunki dosyć trudne panują. Nic nie widać. Nic. Zero. Może trochę poczekać powinienem, to... O, chociaż może się by pogodzi, bo coś się przejaśnia. Hmm. No okej, troszkę chyba przestało wiać. Słoneczko wychodzi za gór. Więc możemy się wziąć za polowanie. Tak, nie jestem pewien, nie? Czy to tu, czy nie tu, tak. Na mapie nie było tego miejsca respu tych jej łosi tutaj. Aczkolwiek widziałem, że ktoś tu upolował łosia, więc to tak pewnie wszystkich nie ma naniesionych. Albo te zwierzęta też tak występują bardzo nieregularnie. Może tak, ale tak się trafiło. Ale dziwne, bo nic nie widzę tutaj, żadnej zwierzyny. Coś jest tu podejrzane. Ktoś zawsze z was zazwyczaj było. Że pora za wcześnie. A idę na tą wysepkę, czy co to jest? Dobra. To jest drugi brzeg, czy wyspa? Nie wiem. Nie, wyspa jakaś. Okej, zobaczmy, czy coś jest. Nie, na wyspie nie ma nic. Średnio wygląda. A nic nie ma koniku, nie? Tak kurczę. Jechałem tu z zamiarem polowania. A ja tu nic nie widzę. Nawet jelenia, ani sarny. A nic innego. To mógłbym o, czekajcie. Co tu jest? O cholera. Koniku,
Cholera. Cholerne wilki. Żarły się, a potem nie chciały zażreć. A czy mam na 3 gwiazdki skórę z nich czasem? Patrzcie, na 3 gwiazdki, bierzemy. Tylko jest taka opcja. A konie, chodź. Ale jest zwierzyna. O to kurde. Koniku. Serce wilka. Chodź, już zagrożenie minęło. Wiedziałem, że mnie zrzucisz, bo więź miałem na pierwszym poziomie, także raczej nie będziesz się nade mną rozczulał, żeby mnie utrzymać w siodle. Bardziej się martwisz o siebie, i co? A tak, spoko. Może sobie poradziłem. Masz, dupę ci cieplej będzie. Pójdź zad. Jeszcze jeden wilczak? 3 gwiazdki? Nie, 2. A to, okrzanić go. Nie będziemy niepotrzebnego towaru tutaj brać. Okej. Okay. Poszukajmy tutaj tego jelenia. Nie jelenia. Łosia. Ale łoś. O, są owce. Dobra, ale w ogóle coś biegnie tu, to jest. Tam są wilki. Dobrze, że w ogóle coś jest, to wrócimy się. Dobra, tu nie żyją, to spoko. To nic nie widać. Nie, nie ma. A jakieś inne miejsce? Czekajcie. Zaraz. No tam też niby łoś jest, gdzie ten, gdzie szukałem wcześniej, a pojedziemy tam, bo to jest niedaleko. Ale tu nie ma. Zobaczymy jeszcze nad Cairn Lake. Okej. Okay. Wiecie, przełączyliśmy sobie, o. A może gdzieś po drodze znajdę, zobaczymy. Trudno znaleźć łosia, kurde, nie wiem, czy w ogóle w tej grze widziałem łosia. Na pewno mam niezbadane to zwierzę. I obstawiam, że trzeba polować na nie karabinem. Ona na tą większą zwierzynę to tylko karabin. Chyba się mylę. Jakikolwiek głoś nie będzie, no to go poluję. To będzie jedna gwiazdka, czy dwie, czy trzy. Ponieważ, żeby w ogóle odkryć to zwierzę. Nie widać nic, nie? Taka kurde pustka tu jest. Wiadomo, warunki do wycia to łatwe nie są. Tu już nie ma takiej mgły, bo tam bardziej w dole jest.
Tutaj pod górę trochę jadę. Królik, aha. A czy śladów jakichś nie ma? Bryzli z 9 rano. Nie widać. To są te owce, tak? Samica wapiti. No czy gwiazdki wiem, ale te wapiti mają takie dosyć te skóry bardzo obszerne. Dobrze wiedzieć, że tu trochę tych wapiti żyje. W razie gdybym kiedyś potrzebował. To owce gruborogie, okej. Okay. Tu już jestem, nie? A to jest tu. Okej, okay, rozejrzyjmy się. Jest to jakieś zwierzę? To też? Boś to nie jest, widzę. Jeleń wirgiński. No i chyba nie będzie, ale zobaczymy jeszcze, objedziemy dookoła. To jest ten las, przejadę. O, baran, okej, barana to nie. Nie widać. Gdzie jeszcze może być? Gdzie jeszcze może być łoś? O, chyba pojedziemy tam, na prawą stronę, bo tam jest ich generalnie więcej. Nie chciałem tam jechać, bo tam było daleko mi, ale... Jak tu nie ma, nie będę też nie wiadomo ile szukał. Już też robiłem ostatnio z 5 albo 6 objazdów dookoła i nic nie było. Zaczniemy o tego, nad tym jeziorkiem też występują. A jak nie, no to tam wyżej są. Tam jest ten legendarny, podobno. Także zacznijmy sobie od tego jeziorka. A się chmury? Co to jakaś... Co takie ciemne chmury burza będzie? Tak wygląda. Niepokojąco.
Nie, tylko tak. O, już się rozpogodziło. A, się zagapiłem, patrzę sobie na chmurki przede mną. Jadę prosto, a tu pod górę przejechać. Fajny widoczek to jest. Ojojojojoj, koniczku, żebyś mi się tu nie zabił. Dobra. Owcy. Nie no, łosie są większe, nie? No ty gdzie tu wybiegłaś? Wybiegł jeleń. Jeleni na trzy gwiazdki jest i często można spotkać. Panie, to na dwie. Ale mgła. Co to jest? Konie dzikie, tak? Czekaj! Kurde, chciałem zbadać. Będę go łapał, no bo mam konia. American Pint. Kurde! Nie ma szans, że ja go zbadam w trakcie jazdy. Dobra, dobra, olejmy go. Będziemy jechać tędy. Pod torami. Generalnie w dół. Nadal w dół. Ten znów wrzucę. A niech siedzi. Ja znów tędy tą samą drogą wiele. Chowaj broń. To się wystraszy gości ciebie.
A dobra, nie tam gdzie. Co się dzieje? Czym pomóc? Gdzie ty mieszkasz? Valentine. Do salonu w tamtą stronę, a ty nie w tej idziesz, gościu. Thank you, mister. Certainly do appreciate it. Certainly do. I pod konia tylko nie chodź. Idziesz do tego domu czy nie? Are you trying to make sure I get home? O tak. You're kind for a stranger. This town just seems all the same to me. It's this way, right? To jest ta stacja załadunkowa, ta? Nie, to bank. Stacja załadunkowa i mówił, że a, bo dwa saluny są. Jest jeszcze ten drugi. Tylko tamtego pewnie mieszka. I tu mieszka, pewnie. Że w tym niebieskim domu. A, to idź. A idzie, ale patrzę, kurwa. To twój gościu dom, czy nie twój? Puko. Nie kobieta. No, zeżygał się przed domem, ja pierdzielę. Ta i w te żygi, ta. Cię położył w swoich żygach. Ja pierdzielę. Milutko. Cieplutko. Nie, dobra, idziemy stąd. Kobieta go do domu nie wpuściła. Gdzieś śpiesz trochę, płotka. Już poza terenem zabudowanym jesteś, może szybciej. Dobra, mińmy ich. Złość. Nie, wapiti. Myślałem, bo takie poroże wielkie. Już chciałbym łosia.
A to? Też wapitita. Złotych wapiti to jest. Za drugiego już. Też na trzy gwiazdki. Tędy. No wapiti. O, koń. To nie dęba odblokowano. A tam akurat. Zdrowie konia wzrosło do 8 poziomu. Okej, okay, wytrzymałeś do 6. Oko. Ten rewolwer w ogóle musiałbym zmienić, bo on jest taki bardzo kiepski. O, na przykład na taki. No, dwustrzałowy jest. Okej. Okay. Pełna czujność, bo tu mogą być i te łosie. Jestem nad tym jeziorem. Chwila, owce. Dobra, płotka, zwolnij, kurde. I co wyjdź. Okej, tu biega jakaś tam łania. Tastwo. Tam jakieś ślady, ale czy je nie wiemy. A tu jakieś chyba ta. Coś małego. Nie, cholery, nie potrafię tego łosia znaleźć. Czekajcie. No nie, to kliknąłem. Okej. I teraz tak, łoś. To są takie dwa miejsca występowania tych według mapki. Czekajcie, zaraz oznaczę sobie na tej podstawie. Czekajcie. O, ta rzeka gdzieś tu w tym miejscu powinien być. Pojedziemy tam. Tylko wpierw czekaj, a tu przełączmy. Bo nie widzę, co się dzieje w transmisji. Okej. Okay. Thank you.
Nie żeby gościu. Ty, to jest podejrzane. Have a problem with his friend. What we got here? Hey, get yourself out of there. I ain't here to cause trouble. What a joke. I'm gonna enjoy robbing you, tough guy. Zabił ich. Jokrat. Okraść złodzieja to nie czułeś, nie? Za wiele to inny okrad, co? Dwa dolce i zegarek. Drewny zegarek kieszonkowy. Dobrze, ale to chyba gdzieś przy rzece było, że mogą być. Taka rzeka płynie. Rzeka jest w dole, okej. Okay. Dosiąłeś. Coś tu. No koniku kurna. Dychaj. Ten sztucer kuźwa. Ja pierdzielę tym sztucerem go. To była pułapka. Miał mnie zeżreć ten wilk. Ja broń sobie wziąłem rzeczywiście mocno. Jakie to jest słabe. To na zająca można polować, a nie na wilka. Tu byłyby? Czekajcie, muszę to... Czekajcie, bo... Tu idzie tak... Nie, tu. Bardziej. Zobaczę, wrócę się i... Czy jest tu łoś? Moose. Nie widzę. Widział pan łosia? Pan łosia nie widział. Ja też nie widzę. Jakieś ślady, coś. Nie ma śladów. To jest kurde zwierzę. Jeszcze tak trudno nie miałem wytropić żadnego zwierzęcia. Niby duże, bo czasami rozumiem. Tropiłem różne małe ptaki i tak dalej. Ciężko było, bo tych rodzajów ich jest od groma. Ale tu taka wielka zwierzyna i nie móc znaleźć. No dobra, no nie wiem. Tu nie widzę. Pojedziemy do tego ostatniego respawnu, takiego tego największego co tu jest. Że koło strawberry są, ale... Muszę olać to. Tak wiele objechałem. Cool.
Ciężko mi ocenić. Gdzie to jest? Na ślepo ustawię, bo tu na... nie byłem tam jeszcze. No cholernych włosi nie widać. Gdzie indzie można znaleźć to zwierzę? Wodospad. I pod górę muszę jechać na razie. Niedźwiedź. Olej niedźwiedzia, jedź. Samicy, wapiti, cholerne wapiti jest, wszędzie mi się mylą z łosiami. Tu jest gdzieś legendarny łoś, to wiem. Ale zwykłe, może zwykłe też się trafią. Jelenie. Dobra, 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 czekaj, czekaj kolego. Gdzie jest, pokaż mi co... To jest łoś legendarny. I tu też nie, niby... Niby zwykłe też tu występuje. Niby. To tu jest. Tu widzę, ale łosia. Łoś. A tamto? Wapiti, kurde, mówiłem, że się mylą. Paniku, schodzimy. Ty zostań tu, a ja idę szukać łosia.
Które są dwa piti? Nie widzę łosia. Bo obóz będę musiał rozbić, bo już się ciemno zrobiło. Nie zaczekać na dzień, że w dzień go ogarnę. Musimy tak zrobić. Idź spać, Artur. That's fire. Mind if I warm my bones? Co to za gościu przyraz? Y'all knew these was Murphy Hills. You should be careful where you're camping. I can look after myself. Besides, it's a free country. Free country? No. Everything bought and paid for. And we're gonna protect what's ours. Y'all be careful where you wander. Come on, let's go. I think you got the message. Go kill you next time. You boys chose the wrong. Nie daruję. Winie. Złego przeciwnika wybraliście. Będziecie mi grozić. Tam jest niewinnych zabijam. A was miałbym podarować? Czekajcie, gdzie tu jest? Pi. Pi. Poranek, południe. Może południe. Poranek to może być wcześniej. Przechodzimy. Nie napadli mnie, to dobrze. Chcemy szukać łosia. Ciąg dalszy poszukiwań. Widzę jelenia. Tylko jelenie. Tu co? Jakiś przybysz. Po nim jedzie. To jest, poluje z drogi. Jeleń. Kurde, samce wapiti. No nie widać ich tu. Jak to cholernie ciężko znaleźć to zwierzę. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy na tym YouTubie. Dobra, widzę, że tu podoba się łosia. Gdzie jeszcze? On ich tu dużo miał.
Aha, i o wanilia. One przy tych... Czekajcie, ja się chyba jednak wrócę. Bo tu jakaś mapa mi mówi, że łoź może być, a tam jednak widzę na filmie, że były. Wolę zaufać filmowi. Na ten jezior powrócę. To... Co tam jest? Drapieżnik jakiś? Kurde, nie są bronią. Gdzie on to jest? Okej, tu. Tu nad tym jeziorkiem przejedziemy sobie dookoła, obczajmy. Czy nad owanilią są, a owanilię... Owanilia jest gdzieś. Tu, o, to daleko, kurczę, tą mapę musiałbym poprzejechać. Nie, jedziemy tu, zobaczymy. Jak dzisiaj je znajdę, to następnym razem na to wanilię się pojadę. To jest jednak blisko, także wiecie. Chwila, moment i tam dotrę. Godzina? 13 tam się już ciemnia, ale jeszcze to jest spoko. To mi było. Gdzieś jeszcze. Where? On do mnie krowi. Tu. Ktoś chce wieprze, kurde? O, konia ich zabiłem. Paniku, albo cię zabiję, albo cię osucę. Mam jedno. Ile mam rzeźwiaczy? Muszę zobaczyć. Jak mam więcej, to cię odsuczę. Jak mam jednego, muszę zachować dla swojego. Mam nadzieję. To wracaj do życia. Jesteś wolny. No to dobra, wyprawa dookoła jeziora będzie.
Ojej, ja to głęboko. A jakiś ziomuś, a ja w niego mierzę tym karabinem. Ale w taką pogodę może być ciężko. Kurwało. Ogólnie zwierzyna nie lubi w takiej pogodzie być. O, buchła jest na to. Lipa trochę. Zaraz zmiota pioruny. Tu to będzie, może tu gdzieś. W sumie nie, taką pogodę nigdzie nie będzie. Musiał gdzieś może przekimać. A tu je, czasem tu polowałem na tego niedźwiedzia, schodzą. Cholera, ale wali. Jak mówię, w taką pogodę my tu nie znajdziemy łosia żadnego. Jeździć sobie mogę. Czekam, aż się rozpogodzi. Już to zjeżdżamy do jeziorka. Jak wysoko jadę nad jeziorkiem, musiałbym się zjechać na dół. O cholera, gdzie ja tu tak wysoko wjechałem? Halo, zjeżdżaj w dół do jeziorka. To co teraz? Jeden, tak?
On dzięki, nie. No dzięki. Mam zbadanego. A tu takiego badałem. Ja już przez chwilę myślałem, że może łoś. Ale mi nadzieję zrobi. A to znów wapiti. Ej, czego tu? Jak będę was szukał, to was nie będę mógł znaleźć, nie? A dzisiaj bym spędził już upodobał. Okręci się, ja się prosi. O kulkę. Dobrego. Kuzyna łosia widziałeś? Nie widziałeś. Informowali, że łosia tak ciężko jest upodobać. Wiadomo, widziałem mało tych miejsc występowania na mapie, ale no kurczę. To jest tragedia. Jeden. W ogóle jakiegokolwiek znaleźli, nie? Żeby mieć jakąś podstawkę, informację. Papiti, samica, sam jest. To jest cholerstwo, wszędzie prawie. Ja by mylić. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, czy jechać jeszcze raz, czy nie wiem, przekimać i do samego poranka zobaczyć jeszcze porankiem. Mogę do tej chaty wbić? Nie wiem, czy już tu nie byłem. A przespać się tu mogę? Cholera, nie mogę. To bym musiał obóz rozbić. Będę mnie znów te jałopy nie napadły. Śpi. Poranek, 13 godzin. No, czoszczo poranku. Kurczę, masakra z tym tym łosiem. Jełosiem. Tym jełosiem. Mieszanka jelenia i łosia. Jełoś. Zwinął po tak. Nie wiem, czy na koniu się przemieszczać, czy to... Dobra, idziemy koniem. Może akurat o świcie znajdziemy jakiegoś... Jakąś sztukę, może lubi... Wczesne pory.
Jak nie ma ludzi, cisza, spokój. Tu się rozjechałem. To nie jest łoś. Baran. To za małe właśnie mi się wydawało. Tam jest koń. Dobra, 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 człowieka widzę. Ty nie zjedziesz, dobra. No i widać. Nie widać łosia. Ma za tą owanilię. Kurczę, te wszystkie miejsca objeżdża mnie i mam problem go znaleźć. Zobaczmy jeszcze. To nad owanilią, a to jest koło strawberry. Owanilia jest tu, tak? Czekajcie. Jestem tu. Strawberry. A, tu jest owanilia. A oni mi pokazują, że tam nie wiem, czy wierzyć YouTube'owi, czy mapie. Czekajcie. Tu jest taka droga, to tu. I mam przeczucie, że najprędzej właśnie tam się znajdzie tego łosia. W tych okolicach strawberry, tam takie bardziej lasy dziksze. Może kurczę, zobaczmy na co stać tego konia. Jak szybko tam dotrze. Jeszcze. No, strzelaj sobie, zobaczymy. Jak szybki jest. No, cienic to grzywy. Ja no, nie będę go zajrzał, ale. Jeszcze nie testowałem go na prędkość. To dobry moment. Dobra, starczy. Jak sobie jedzie. Ja się będę rozglądał za łosiami tutaj, bo to kurczę. A to co to jest? Też wapiti. Wszędzie te wapiti cholerne. Albo jeleń, albo wapity, ja łoś. Bo chociaż na 10 tych wapity przypadł jeden łoś, to już bym coś bym widział. No to ta dalej on. I tu kurczę, pałęta pod nogami. Short.
Dobra, zjechałem w dół z gór. To tarna, czy co to jest? Hica. Gdzie ja muszę się dostać? Ojej, to tam daleko. Gdzieś za te wzgórza. Pod górę mnie prowadzi? Może z drugiej strony. O, ten koń. Nie mówcie, że zmęczony. Że ma sporo wytrzymałości. A ja tu jestem dopiero. Niedaleko Rancha Emberland. O, też czekało drogi. Do mego Valentine, żeby dojechać, też czekało. Broń, bo zaraz amunicję wyprzykam. Gdzie jeszcze są patafiany? Ten jeden niech daruje, bo nie. Myślę, czy coś łykną. Olej z węża. Przypiesz. Co ona tak zwolniła? Przyśpiesz, koleżanko. Ty nawet z tymi łowcami jeździ w tej i nazad. Z drogi. Ale tu też trzeba się rozejrzeć nad tą rzeką, jak będę jechał. Bo tu też występują łosie. Więc tu też teoretycznie mogę jakiegoś spotkać. W drugą stronę. I wszystkie miejsca respawnu łosia objadę i nie mogę znaleźć łosia? Dobra, zostały mi dwa. O, strawberry. W sumie jedno chyba pominąłem, ale to już mniejsza. Ale tam, gdzie miały być teoretycznie najwięcej, to nie było. Na tym śniegu w górach to nie, w sumie nie wiem, jak to się jezioro nazywało. Kaingorn? Ale łosia raczej ciężko przeoczyć, jakby był nawet, nie? To jest tak duże zwierzę.
Blackwater. Ojej, do Blackwater nie mogę. Od razu ścigali. Na ten moment nie mogę się tam wybrać. O, już jest ta stacja przez Strawberry. Toż blisko. No, tamte tereny nie mogę się udać. No, tam są te lasy gęstsze. A może będzie. Ja już nie, tam chyba nie mogę jechać, nie? Coś mi tu oznaczył, a nie wiem co to jest. To jest znaczek? Widzicie to? Co mi pokazuje? Teraz nie. Może tu coś tu jest? A wiele tu zobaczyć ten teren. Nie no, nic tu nie ma. Jakaś totalna rudera. Nie wiem, coś jakiś znaczek był, ale znikł jak włączyłem mapę. Dobra, ostatnie dwa miejsca. Gdzie może być łoś? Dwa na dzisiaj, zobaczymy. Jak będzie, to będzie to super, a jak nie, no to... Myślę, że możemy się dogadać, proszę pani. A co mi tam? Tak się biznes napędza. Stawiam zaś zlecenie na schwytanie jej. Ja ją schwytam i zarobię. Tu być powinien. I chwila prawdy. Mamy jakiegoś łosia tu? Żywej duszy, kurczę. Gdzie tu łosia jakiegoś? Dobra, olać to miejsce. Jakieś takie... jeszcze... No dobra, tam dalej nie mogę. Blackwater, te strony to nie. Ale tu w pobliżu jest jeszcze jedna, bardzo blisko. Więc może, że... Czekajcie. W ogóle do niego nie dotarłem. Tutaj. Tu będę jechał generalnie i później pojadę później do jeziorka i zobaczymy przy jeziorku jeszcze. Może akurat tu się gdzieś trafiłoś. Pozięłoś. Czuję to ślady? Królika, aha. Nie, królika nie. Dobrze, trzy gwiazdki. Dobra, pojedziemy sobie do jeziorka.
Bilki słychać. Tu pod górę dotrę? Oj. Oj, wróć, bo mnie tu zabiją. Łącznie z koniem. Idziemy. Tędy. W ogóle tędy do jeziorka, bo tak. A, tędy. Wzdłuż tej rzeki. Dotrę do jeziorka i tam zobaczymy jeszcze za 8. Na YouTubie tam gościu też polował. No jesteśmy nad Owanilią, czy jak to się zwie. Jesteśmy bliżej wody. Odkryto lokalizację legendarnej ryby. Ja chcę łosia, a nie rybę. Jeleń? Jeleń to nie. Łowiecki mnie opuścił chyba. Nie, już mi nie, zwierzęta nie chcą się pojawiać. Będę poszukiwany po drugiej stronie. O cholera, ale wpadłem. Wyjdziesz z tego, konik, wyjdziesz. Easy, nic nie widzę. Są trudne warunki do przemieszczania się. Totalnie nie mam pojęcia, gdzie szukać łosi. Trzeba mieć po prostu farta. Jak z tym znalezieniem tego Araba. Miałem farta, że go znalazłem. Tak samo jest, widzę, w kwestii znalezienia łosia. Będę miał szczęście, owszem, znajdę go. Czemu by nie? A trzeba mieć szczęście do tej zwierzyny. To jest wapiti? Wapiti. Myślałem, że mi obdarują na sam koniec takim pięknym prezentem. Generalnie pojedziemy tu po tych lasach jeszcze, bo tu może gdzieś się chryć ten zwierz. A jak nie, no to trzeba wrócić w góry. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się na kolejnej transmisji. Trzymajcie się. Zapraszam na filmy na kanale na YouTube, które będą się pojawiać 4 razy w tygodniu. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.